Gmina Kleszczów jako samorząd, jako tutaj nasze miejsce do życia dryfuje. Nie rozwija się, jest stagnacja, brak jest decyzyjności aktualnych władz gminy i niestety jeśli nie zmienimy tutaj niczego, to jesteśmy skazani w tym momencie po prostu na zastój i degradację. Dużo jest do poprawienia, naprawienia w gminie Kleszczów? Obszarów można by wyliczać całą masę, od służby zdrowia, która jest mocno krytykowana po zmianach wójta, gdzie powołał do tego dedykowaną spółkę. Miało być lepiej, a jest drożej i gorzej. Mamy również problemy w obszarze inwestycji. Inwestycje są nieterminowe, niedokończone, często są jakieś niedociągnięcia. Także sfera kultury również cierpi. Jest bardzo wiele zarzutów ze strony mieszkańców do funkcjonowania tutaj choćby organizowania wypoczynku dla młodzieży czy funkcjonowania samego gminnego ośrodka kultury. Z informacji wiem, że do wójta docierały sygnały, mimo wszystko nie decydował się na żadne zmiany w żadnych z tych obszarów. Jest to spotkanie zorganizowane po to, aby zaznaczyć naszą obecność i aktywność na przedwyborczej mapie Kleszczowa. Naszą mam na myśli Twojego Kleszczowa. Ale też, jak to tutaj podkreślałem wiele razy, uważam, że potrzebujemy szerokiego porozumienia i ja jestem gotowy i otwarty do rozmów z wszystkimi tutaj środowiskami, które negatywnie oceniają aktualny stan gminy. I ja od zawsze uważałem, że komitet samorząd tutaj gminny, ten najniższy szczebel samorządu, to jest zawsze domeną lokalnych komitetów. Powinni się lokalni ludzie porozumieć, skrzyknąć i wyłonić spośród siebie reprezentację, która da największe szanse, gwarancje na poprawę zarządzania gminą.